Chciałbym tą katechezę, nie konferencję, ale katechezę, w oparciu o tekst Ewangelii Świętego Marka, rozdział 16, wiersze od 1 do 14, to tak będziemy starali się na zasadzie takiej lekcji divina, bo to ma być taka trochę lekcja, jak pracować ze Słowem Bożym, to niech to będzie taka praktyczne wprowadzenie, jak można ze Słowem Bożym pracować i jak taka lektura Słowa Bożego może nam pomóc w spotkaniu się z żywym Bogiem, bo przecież Słowo Boże jest żywe, ożywia naszą wiarę i buduje naszą relację z Bogiem. Wczoraj miałem taką rozmowę z młodym człowiekiem na Stanisławówce, który właśnie mówił o tym, że on czyta Pismo Święte, bo Pismo Święte może wiele nauczyć, wiele takich sugestii, które bardzo go budują, trafiają do niego. Tymczasem ja mu mówiłem, że Pismo Święte to przede wszystkim ma zbudować naszą relację z Panem Bogiem, pogłębić naszą więź z Panem Bogiem. Kiedy bierzemy do ręki Pismo Święte, kiedy słuchamy Słowa Bożego, to przede wszystkim słuchamy Go po to, żeby zbudować naszą więź z Panem Bogiem. Słowo Boże, sens czytania Słowa Bożego, żeby pogłębić naszą więź z Panem Bogiem. To jest tak samo jak z sumieniem. Sumienie nie służy normom, ale sumienie służy więziom, budowaniu więzi. Takie faryzejskie podejście było, że sumienie służy normom. Nie, sumienie służy budowaniu relacji, więzi międzyludzkich, więzi pomiędzy człowiekiem i Bogiem. Na początku było spotkanie, a dopiero potem były przykazania. Nie można tego porządku odwracać, bo wtedy dojdzie do takiego faryzejskiego spojrzenia na całą rzeczywistość, która nas otacza. Sumienie jest po to, żeby budować piękne więzi międzyludzkie. Normy też temu służą. Normy są w służbie więzi, relacji. Tak samo Słowo Boże. Czytamy Słowo Boże po to, żeby nasza więź z Panem Bogiem była coraz głębsza, pogłębić tą naszą więź z Panem Bogiem. Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria Matka Jakuba i Salome nakupiły wolności, żeby pójść namaścić Jezusa. Idąc namaścić ciało Jezusa, mówią między sobą, kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu. Otóż te pierwsze słowa tych niewiast wskazują na co? Wskazują na to, że w ich sercu jest jakaś wielka bezradność wobec tego, co się tam dokonało, co się dokonało na Kalwarii. Kto nam odsunie ten kamień? Idą do tego grobu. Możemy odnaleźć siebie w tych niewiastach idących do tego grobu, zadać sobie takie pytanie, kiedy czytamy ten tekst Pisma Świętego, kiedy myśmy czuli się tacy bezradni. Oto naszą bezradność wobec wielu życiowych wydarzeń, jak bardzo bliskie są te niewiasty, które stoją przy tym grobie Chrystusa. Skąd się bierze ta bezradność? Bierze się stąd, że do tych niewiast nie dociera jeszcze prawda o tym, że Chrystus żyje, że zmartwychwstał. Dla nich ta prawda jest jeszcze obca. Dokąd ta prawda jeszcze dla nich nie jest tą prawdą żywą, nie wiedzą o tej prawdzie, w ich sercu jest taka wielka bezradność. Wejdźmy w te sytuacje życiowe, kochani. Tak czyta się Pismo Święte. Kiedy ja się czułam taka bezradna jak te kobiety. Tak się medytuje Pismo Święte. W domu, w rodzinie, w relacjach między mężem, żoną, synem, teściową,
kiedy ja się czułam taka bezradna, jak te kobiety, które przyszły do grobu. Zobaczcie kamień, co jest kamieniem mojego życia. Ile tych kamieni spotkałem ostatnio. Powiedzcie Jezusowi o tym. To jest medytacja Pisma Świętym. Ta siostra prosiła, żeby nauczyć, bo takie jest to spotkanie z żywym Słowem Bożym. Co było takim ostatnim kamieniem, który tyle bezradności w moim sercu wprowadził? One przyszły do grobu, kiedy słońce już zeszło. One nie widziały tego słońca. Nam się wydaje, no nie, jest ciemno. A Jezus mówi, czemu nie widzisz słońca, które już zeszło? Mamy ewangelizować, prawda? A my nie widzimy słońca. One rozmawiają ze sobą, mówią, ale nie widzą. Ewangelizator, żeby mówić o Jezusie, musi najpierw zobaczyć. Chodźmy, no dalej rozważajmy ten tekst, Lectio Divina. Czytajmy Pismo Święte. Jak czytać Pismo Święte? Jak medytować? Jak rozważać? Czytajmy dalej ten tekst Pisma Świętego. One mówiły między sobą. Mamy mówić o ewangelizacji. Nam się wydaje, że ewangelizator to ktoś, kto mówi. No dobra, ale one mówią między sobą. O czym one mówią? Kto nam odsunie kamień? Mówią o śmierci. Ale ten świat dzisiejszy jest do niczego. Na przykład to jest takie powszednie dzisiaj narzekanie, że powołań nie ma. Cyrenejczyk powołaniowy dzisiejszy, to jutro będę o tym siostrom mówił. Cyrenejczyk powołaniowy. Trudno jest dzisiaj być Cyrenejczykiem powołaniowym. Bardzo trudno. Te niewiasty mówią między sobą i kamień widzą. Widzą ciemno, no ten kamień, kto go odsunie? No można rozmawiać w rodzinie, katolicka rodzina i ciągle ciemno, ciemno. A tu słońce wzeszło, on zmartwychwstał, ewangelizator. Jakim jestem ewangelizatorem? Co ja widzę wokół sobie? Można mówić, oni mówią, one mówią, mówią. W Apokalipsie jest to upomnienie, ty mówisz. To tak bardzo, to mówienie. Ci w wiadomościach mówią o skandalach, o tym, co ciemne. A tam już słońce wzeszło. To wczesnym rankiem przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. Dlaczego wy kobiety tego słońca nie widzicie? No, wy mówicie między sobą. No, to, a słońce wzeszło, a wy ten kamień patrzycie. No z czego to się cieszyć? No z czego? No, młodzież w oratorium czeka na uśmiechniętego salezjanina. No. Ale z czego tu się cieszyć? No z czego? No. One mówią między sobą, no narzekają, biadolą, kto nam ten kamień, a ewangelizator, Ojciec Święty Franciszek mówi do osób skonsekrowanych, że mamy być radośni. No, to jest ta radość, o którą Ojciec Franciszek prosi. No. To one mówią, no mówią, mówią, no mówią. No, tej mowy jest tyle. A co się dzieje? A słońce już wzeszło, no o kamieniu mówią. I co dalej się dzieje? Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu? Tylko jeden to może zrobić. Tylko jeden. Tylko jeden. Kogo prosiłem ostatnio o odsunięcie kamienia? Kogo? Kogo? Kto? Ile razy prosiłem Jezusa? Czy ufam, że nie ma takiego kamienia, którego Jezus by nie mógł odsunąć? Idziemy z Ewangelią do ludzi. Morze potrzeb. Jest jeden, który może. Potrzebne jest Boże błogosławieństwo, tylko to, co Jezus pobłogosławi, to może być tylko rozmnożone, pomnożone. Zawsze w ewangelizacji ten moment jest, jak to Jezus wziął 5 chlebów, 2 ryby, pobłogosławił i rozdał. Morze ludzkich potrzeb. Kiedy my ewangelizujemy, to zawsze mówimy, no tyle ludzkich potrzeb, to musi być pobłogosławione. Jezus może tylko odsunąć ten kamień, to co nas oddziela od tych ludzi. Czy damy radę głosić Chrystusa w dzisiejszym świecie? Kiedy Bóg błogosławi, kiedy On błogosławi, to wtedy się otwierają ludzkie serca. Kto odsunie ten kamień? Czasami jako ludzie wierzący, kiedy ewangelizujemy, kiedy idziemy z dobrą nowiną, to się pytamy, no, kto odsunie ten kamień? Czujemy to jakieś, że coś nas dzieli od ludzi. Bezradność jakaś jest w tej ewangelizacji, przepowiadaniu Chrystusa.
No i co się dzieje dalej? Co się dzieje dalej? One weszły do grobu. Weszły więc do grobu. I to jest problem. My musimy wejść do grobu dzisiejszego człowieka, grobu problemów, które są w życiu tych ludzi dzisiejszych. Oni żyją, ci ludzie, w swoich środowiskach. To zawsze tak jak mówię, to jest takie trudne wejść do grobu swoich zranień, tego, co się dzieje w moim życiu. To jest trudne, ale one wchodzą do grobu. Pan Bóg im tego nie oszczędził. To jest trudne doświadczenie. Cokolwiek ono miało nie oznaczać, chorobę, cierpienie, boję kogoś najbliższych. Można się zatrzymać nad tym tekstem dłużej, ja to bardzo krótko, ale może dla kogoś to będzie tak, że będzie kilka dni tylko trwał przy tym. Chryste, no wszedłem, wchodzę w ten grób. No to jest trudne doświadczenie wejścia do grobu. Siedlisko śmierci, ciemno tam jest. One tam wchodzą. One tam wchodzą. Wchodzą tam do grobu. Przywiązanie do Jezusa jest większe od lęku, od bezradności. Ale mogę tam wejść wtedy, kiedy jestem przywiązany do Jezusa. Dlaczego one się nie boją wejść do grobu? Bo są przywiązane do Jezusa, one Go kochają. To jest doświadczenie mojej modlitwy. Z tym doświadczeniem wchodzę w największe ciemności. Tego świata również. Z tego świata również. Problemów nie jest łatwo w dzisiejszym świecie ewangelizować. Bezradność, przywiązanie do Jezusa jest u tych niewiast większe od ich bezradności. Wchodzą do grobu. Wchodzą te największe ciemności. Grób jest siedliskiem śmierci. Wchodzą tam, do środka wchodzą. Wchodzą do środka, do tego grobu tam wchodzą. Bardzo trudne doświadczenie. Bardzo trudne doświadczenie także dla ewangelizatora. Także dla kogoś, kto głosi Chrystusa, kto głosi Ewangelię. To jest bardzo trudne doświadczenie. Wytrwałe szukanie w ciemnościach. Szukają w ciemnościach, nie, to szukają tam, gdzie nie powinny może szukać. Gdzie człowiek się boi, gdzie się lęka, wchodzą tam, gdzie ktoś inny by nie poszedł. To jest ewangelizować, szukać na peryferiach. To, do czego Ojciec Święty Franciszek nawołuje. Iść na peryferię, iść na peryferię. To, coś Ojciec Święty Franciszek prosi, ponieważ tematem jest ewangelizacja, stąd nawiązuje do tego tematu. Ile jest takich grobów, gdzie już nikt nie chce wejść. Po co ja tam mam iść? Po co mam tam wejść? Ale ja tam wejdę tylko wtedy, kiedy będę przywiązany do Jezusa. Te kobiety są przywiązane do Jezusa, dlatego tam wchodzą. Gdyby nie były przywiązane do Jezusa, nie weszłyby tam. Nie weszłyby tam. Ich tam ciągnie przywiązanie do Jezusa. Inaczej nie da się tam wejść. To są też ciemne obszary mojego życia. Po ich zranień. To są jakieś nałogi czasami w życiu człowieka i czasami pracując się z tym człowiekiem, mówi się do niego, zapytaj się dlaczego. Wejdź w te ciemne obszary swojego życia. To nie jest akurat temat naszej katechezy dzisiejszej, ale tam też trzeba wejść. Wejść w siebie, zapytać się dlaczego. Kiedy się mówi małżonkom, kiedy jeden człowiek mówi do mnie, proszę księdza, dowiedziałem się, że moja żona mnie zdradziła. To się wszystko skończyło. Nie, teraz się wszystko zaczęło dopiero. Teraz się wszystko zaczyna dopiero. To jest sprawdzian miłości Twojej. Teraz się dopiero wszystko zaczyna. Nic się nie skończyło teraz. Teraz się dopiero zaczęło wszystko, bracie. Uratował swoje małżeństwo. Trzeba wejść w te ciemności. No jest ciemno. A jak jest przywiązanie do Jezusa i do wiary, i do sakramentu małżeństwa,
To nie, to jest Ewangelia dzisiejsza. To był naprawdę grób. Też medytacja nad Słowem, to Słowo Boże, ono mówi o nas, o naszym życiu. Jest czasami bardzo ciemno. I wtedy jest pokusa ucieczki. Ja tam nie wejdę. Ja tam nie wejdę. Panie Jezu, Ty chcesz za dużo. Nie. Pokaż mi, że jesteś, Panie Jezu. Pokaż mi. Pokaż mi się, Panie Jezu, tutaj, teraz. Nie. Wejdziesz tam, w to ciemne miejsce. Do tej biednej młodzieży, ubogiej, jak ksiądz Bosko poszedł. Są bardzo ciemne obszary. Boją się wejść w dialog małżeński, nieraz małżonkowie. W rodzinach nie rozmawiają ze sobą, bo się boją ciemnych miejsc. Nie wchodzą tam. A co tam jest? Tam jest życie. Zaraz zobaczymy, co tam jest. Zobaczymy, co tam jest. Co tam jest? Na zewnątrz nic nie było. A wydaje mi się mogło, że tam jest. Co jest w tych ciemnych miejscach? Czytajmy dalej, medytujmy dalej. Niech Duch Święty prowadzi. Tam się rozjaśnia, to Duch Święty prowadzi. Nie jest łatwo wejść do grobu. Ktoś powie, ja nie przebaczę. Ja jak się pokłóciłem z kimś, to już wtedy wejdę tą relację. Przeproś, przebacz, proszę medytuj. Ewangelizacja, to jest trudne, to jest bardzo, to jest ciemno, nie da rady. Spokojnie. Wchodzimy w obszary ciemne dzisiejszego świata. Tylko nie z szablą. Piotrze, schowaj miecz, schowaj miecz. Schowaj miecz, Piotrze. To mieczem wojuje, od miecza ginie. Dalej, idźmy z kobietami dalej, jest ciemno. Takie zimno poczuły te kobiety, prawda? Są w grobie. I co dalej? I co dalej? Weszły więc do grobu. Tak to słowo więc. Więc weszły, więc. To każde słowo tam coś mówi. To jest Pismo Święte, tam Duch Święty dotyka nas, kiedy rozważamy Słowo Boże. Więc weszły, więc weszły. Jak to pisze, to jakiś zachwyt jest nad tym, że te kobiety, słabe kobiety, więc weszły, prawda? Więc one weszły. Boże kochane, no to jest, popatrzcie, jakie Pismo Święte jest piękne, jak medytacja nad Słowem Bożym, ile ona tam, jak jest głębia w tym wszystkim. Więc one weszły. Jak to możliwe? Więc weszły. I ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie. Młodzieniec, to zostawiam to logię, za mało czasu jest na to. Zobaczymy młodzieńca. Młodzieniec to jest symbol życia, to jest ktoś młody, pewien życia, pewien energii. To niech to tak będzie, tylko zostawmy ten element. Ubranego w białą szatę i bardzo się przestraszyły. One czują strach, czują lęk. To życie, które tam widzą, w tym grobie, wywołuje w nich uczucie strachu, wywołuje w nich uczucie lęku. Wywołuje w nich uczucie lęku. Paradoksalne jest to. Dlaczego? Bo to życie, które tam spotykają, ono wygląda inaczej, ma inny kształt, niż one się spodziewały. Ewangelizacja. My spotykamy ludzi czasami zupełnie innych, niż my byśmy się tego spodziewali, niż byśmy chcieli. Trzeba bardzo uważnie wsłuchiwać się tych ludzi. Spotykamy ludzi w ich środowiskach, różnych ludzi spotykamy. Co jest ważne? W tych ciemnościach te kobiety spotykają życie. W tych ciemnościach, tam jest tak bardzo ciemno, tam się okazuje, tam jest życie. Tam, gdzie jest najciemniej, tam jest życie. I co do nich mówi ten młodzieniec? Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego. Powstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. Tam, gdzie jest ciemno, tam jest życie. To wcale nie jest tak, że prawdziwe życie jest tam, gdzie wszystko widzę. Prawdziwe życie jest tam, gdzie się mi wszystko udaje. Gdzie wszystko mogę przewidzieć. To nieprawda. Życie jest tam, gdzie jest czasami bardzo ciemno. Gdzie jest naprawdę bardzo ciemno.
w ewangelizacji, w głoszeniu Pana Jezusa, ja nie zawsze widzę owoce swojego ewangelizowania. Ci są, Pan, zwłaszcza katecheci, którzy uczą katechezę, tak czasami bardzo trudno jest im widzieć owoce od razu swojej ewangelizacji, swojego przepowiadania. Nie zawsze jest to widoczne od razu. Ale tam, gdzie jest najciemniej, tam, gdzie nam się wydaje, że jest bardzo ciemno, tam jest życie. Tam życie się objawia. To nie ja daję życie, to Chrystus daje życie, nie ja. Życie się objawiło nie dlatego, że kobiety tam weszły, dlatego, że Chrystus zmartwychwstał. Ja nie niosę życia, Chrystus objawia to życie. To jest podstawa ewangelizacji. No skąd tam się wzięło życie? Bo kobiety tam weszły? Nie, tam to życie było. Ale ciemno w naszej rodzinie, tam jest życie. Nie dlatego, że ja jako mąż jestem taki wspaniały, ja jako ksiądz jestem taki wspaniały. Nie, to życie tam jest, bo tam jest Chrystus. Jeżeli my się modlimy, jeśli kontemplujemy, adorujemy, no, czytamy Słowo Boże, odkrywamy życie w najgorszych ciemnościach wtedy. One tam weszły, tam było ciemno, tam naprawdę było ciemno. Ale tam było życie, w tych ciemnościach było życie. W najgorszych ciemnościach można odkryć obecność życia. I to wywołuje jakieś zdumienie w tych kobietach, że tam one się wręcz przestraszyły. Jak tam, gdzie jest tak ciemno, jak można odkryć życie? Że tam jest możliwe życie. To ktoś mi mówi, no życie prawdziwe, no gdzieś tam można sobie wyjechać, nie wiadomo gdzie, no jakąś tam w czasy, wakacje. A tu w moim domu, prostym domu, gdzie żyjemy na co dzień, tam jest obecne prawdziwe życie. A już tam, gdzie jest tak ciemno, jak w grobie, tam jest życie. Tam On zmartwychwstał, tam jest życie prawdziwe. Niektórzy gonią gdzieś za prawdziwym życiem, nie wiadomo gdzie, a tam gdzieś sobie pojechał, wyjechał, a na jakieś rekolekcje specjalne. O tak, a ty mnieś w Rzymie rekolekcję odprawił, o tak, a wtedy, a jakieś kantalamessa by mnie wygłosił, na pewno bym się nawrócił, o tak. Może i tak, ale życie w grobie się objawiło, wśród największych ciemności. To, co zwyczajne, moje proste, zwyczajne życie jest miejscem, gdzie się objawia Pan Bóg. I te niewiasty nagle ni stąd, ni zowąd zobaczyły, że życie się objawia w takim miejscu, gdzie go być nie powinno. I to taki był dla nich szok, że one się przestraszyły. No gdzie? No gdzie? Tu? No tu prawdziwe życie. No nie, to jest niemożliwe. No wyjechać gdzieś na Bermudy, no to rozumiem. Ale tu, żebyśmy weszli w logikę tych kobiet. One szukają życia. A on mówi młodzieniec, wy szukacie Chrystusa ukrzyżowanego. Macie tą wizję śmierci, przemijania. A tam jest życie prawdziwe. Tu, gdzie ja jestem, gdzie chodzę do pracy, gdzie cierpię, gdzie mówię do męża, a to mój kochany kotku, a jesteś wspanialszym mężem pod słońcem. To jest ewangelizacja, tak, to jest ewangelizacja. Bo ona się zaczyna od własnej rodziny, od prostych gestów, zwyczajnych. Bo to na misję to ktoś nie pojedzie, ale ewangelizacja jest tam, gdzie potrafię do sąsiadki się uśmiechnąć, gdzie potrafię zobaczyć prawdziwe życie, tam właśnie w tych prostych, zwyczajnych swoich relacjach, tych na co dzień. Tam życie jest obecne. To ja ci, Panie, zawsze z tego momentu nawiązuję, jak w Ewangelii świętego Łukasza jest napisane, że pasterzy zostali zewsząd otoczeni chwałą Bożą. Zewsząd ich otoczyła chwała. Prostych, zwyczajnych pasterzy. Pole pasterzy, nawet nie było domu żadnego, a zewsząd otoczyła ich chwała Boża. I co mówi do nich ten młodzieniec? Idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi, idzie przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. On idzie przed wami. Ewangelizator wie, że przed nim idzie Jezus. Nie za nim, tylko przed nim. Zanim my do kogoś dotrzemy z Ewangelią, to tam już jest Chrystus. On jest zawsze pierwszy. My podążamy za nim. To nie my, to on jest pierwszy. On podąża jako pierwszy.
idzie przed wami. Ale jaka jest reakcja niewiast? One wyszły i uciekły. I uciekły od grobu. Ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nie oznajmiły, bo się bały. Co z tego wynika? Dlaczego one się przestraszyły? Dlaczego one uciekły? Dlaczego nic nikomu nie powiedziały? Otóż problem polega na tym, że dobra nowina nas przerasta. I dobrze, że tak jest. Ona nas przerasta. Ona jest większa niż my. Większa niż my. My nie jesteśmy posiadaczami dobrej nowiny. To nie my mamy dobrą nowinę, ale dobra nowina nas ma. To my jesteśmy prowadzeni przez dobrą nowinę. Te niewiasty nagle poczuły, że to całe wydarzenie jest tak wielkie, że on ich po prostu przerasta. To one poczuły się ogarnięte tym wydarzeniem, one w tym uczestniczą i to ich po prostu przeraziło i bardzo dobrze. Cała wielkość tego wydarzenia, które mają przekazać uczniom. Ta bezradność kobiet usiłujących uwierzyć w prawdę, która je przerasta. One nie są w stanie unieść tej prawdy. O ludzkich siłach tej dobrej nowiny człowiek nie jest w stanie unieść. To święty Paweł powie, że przechowujemy ten skarb w glinianych naczyniach, aby z Boga była ogromna ta moc, a nie z nas. Tak wielka jest ta prawda, ta dobra nowina, którą mamy przekazać dzisiejszemu światu. One, te niewiasty wyszły i uciekły od grobu. Ogarnęło je zdumienie i przestrach. Ta nowina, którą mamy przekazać dzisiejszemu światu. Żebyśmy zdumiewali się sami tą dobrą nowiną. To jest tak wielka ta dobra nowina, która została nam przekazana. Nowina, którą mamy przekazać. Jesteśmy ewangelizatorami, to znaczy niesiemy tą nowinę, którą nam przekazuje Chrystus. Pełni zdumienia mamy być ciągle nad tą dobrą nowiną. I takie pytanie, które mamy sobie postawić. Czy dobra nowina wywołuje w moim sercu zdumienie? Czy jestem zdumiony tą nowiną, tą dobrą nowiną, którą jest Chrystusowa Ewangelia? Czy ta nowina dobra wywołuje to zdumienie w moim sercu, w mojej rodzinie, w moim domu? Czy potrafię zdumiewać się tą dobrą nowiną o Chrystusie? Na ile moje serce potrafi pałać jak te serca uczniów idących do Emaus, tą dobrą nowiną, jaką jest Ewangelia. Jeśli ja tą nowiną się nie zdumiewam, inni też nie będą zdumieni tą nowiną wtedy. Ogarnęło je zdumienie. My czasami się zdumiewamy różnymi rzeczami. Jakie to piękne. Nas ma ogarnąć zdumienie tą dobrą nowiną. Ogarnęło je zdumienie. One zostały ogarnięte tym zdumieniem. Ewangelizator to jest ktoś, kogo ogarnia zdumienie dobrą nowiną. I chciałbym, i życzyłbym sobie i wszystkim nam, żebyśmy byli ogarnięci właśnie tą dobrą nowiną. Nawet i przestraszeni. Dobrze, no niech nas przestrasza dobra nowina, że jest tak wielka, że to co mamy do przekazania, jest czasami tacy bezradni wobec tego jesteśmy, ale żeby to była ta nowina o Bogu, o Ewangelii, że to, co nam Chrystus przekazuje, jest to tak zdumiewające dla nas. Żebyśmy tym byli zdumieni. A nie, że w telewizji powiedzieli, ojejku, co tam się na Ukrainie dzieje, o Boże kochany. Ale tym zdumieni są ludzie, ale potrafią mówić o tym, jak słyszę nieraz. Ja mówię, proszę Panią, a w Ewangelii świętego Marka, co Pani słyszała w niedzielę? A wie ksiądz, już zapomniałam. A my mamy być zdumieni dobrą nowiną, Ewangelią mamy być zdumieni. Mamy ją nieść, głosić. To, co się dzieje, to jest ważne w tym świecie. Pewnie, że tak. Ale żeby nas ogarnęło zdumienie Ewangelią. I wtedy będziemy ewangelizować i głosić. Ja nieraz, już tak na koniec, ja nieraz
po kolędzie chodząc, mówię, proszę Panią, a może by syn został ministrantem? A nie, proszę księdza, cytuję, broń Panie Boże, ksiądz Wieliu ma zajęć angielski, francuski, dodatkowe zajęcia. Ja nie wiem, czy taką rodzinę akurat ogarnia zdumienie. No ogarnia, uhu, będzie doktorem, uhu, będzie leczył całą rodzinę, uhu, księdz, żwic, no to minister przy ołtarzu. Czym my się zdumiewamy? To jest takie na końcu to rozważanie. Ogarnął je zdumienie, to on był ogarnięty tym zdumieniem, tym, że Chrystus zmartwychwstał, że żyje. Oby i nas to zdumienie ogarniało, tak życzę i sobie też, i tutaj wszystkim. O, taka refleksja na tym dzisiejszym Słowem Bożym. Zobacz.